Spotykamy się tutaj na sali sesyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, świętując 25-lecie debiutu giełdowego spółki Amica i świetny, doskonały moment do tego, żebyśmy mogli pochwalić się naszą strategią zrównoważonego rozwoju. 25 lat to w skali polskiej gospodarki wolnorynkowej to jest długi okres. Dla Amiki jest to bardzo ważny okres, jest to bez wątpienia okres rozwoju. Razem z firmą rozwijaliśmy Midzie. Najpierw byliśmy tylko firmą taką lokalną, firmą polską. Teraz nazywamy się firmą międzynarodową. Wydaje mi się, że te 25 lat pokazuje bardzo wyraźnie, jak wzrasta sprawność wykorzystania posiadanych zasobów różnego rodzaju, zaczynając od osobowych, poprzez strukturę produkcji. Dla mnie perspektywa 25 lat na giełdzie, 27 w moim życiu, ciągłe wyzwania, ciągły bój, ale ciągłe, bym powiedział, zainteresowanie i jakieś taka duma z zespołów, z ludzi, z firmy. To, że w tych małych wronkach 10-tysięcznych jesteśmy w stanie walczyć z największymi koncernami na świecie i proponować klientom to, co oczekują i takie technologie, i takie wyroby, jak oczekują.